Siemanko, moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji gry na gitarze. Dzisiaj bluesowy słownik, czyli 10 zagrywek, które musisz znać. Będą to proste rzeczy, wiele z nich będzie do siebie podobnych, ale jeżeli temat was zainteresuje i będziecie chcieli więcej i bardziej zaawansowanie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Na 500 sztuk publikuję kolejny materiał z cyklu bluesa. Przypominam, że w moim sklepie internetowym można nabyć kurs Blues dla każdego, który troszeczkę zajmuje się zagrywkami, akompaniamentem, prostymi formami bluesowymi i ogólnie tym stylem improwizacji. Jeżeli Cię to interesuje, zapraszam, link zostałem w opisie filmu i podpiętym komentarzu, a tymczasem zaczynajmy film. Moi drodzy, zacznijmy sobie od wyjaśnienia języka. Nie będę tutaj wgryzał się w zaawansowane zagadnienia teorii muzyki, bo to sobie zostawię na przyszłe odcinki, jeżeli będziecie chcieli. Ale w każdym razie, blues, do którego gramy, jest w G i większość zagrywek będzie opierać się o skalę pentatoniczną molową G z blue note'ami, czyli mamy G, B, C, D, F, G. No i tak sobie idziemy przez kilka oktaw. I teraz co ważne, o co chodzi z tymi blue note'ami? Wiem, że niektórzy powiedzą, że skala bluesowa to tam dodajemy pół tonu, ale nie chcę, żebyście myśleli o tym w ten sposób. Weźcie sobie pentatonikę g-moll i zamiast grać ją normalnie, podciągnijcie lekko o pół tonu maksymalnie drugi, trzeci i piąty składnik, czyli zobacz. Pierwsza zagrywka to jest istne klisze muzyki bluesowej. Ok, czyli będziemy bazować na bendzie i na małej poprzeczce. Podciągamy dźwięk C, czyli piąty próg na strunie G dwoma palcami. I potem pierwszy palec kładziemy na trzecim progu struny B, struny H i E, czyli na dźwięku D i G. I mamy coś takiego. Bardzo ważne jest odpowiednie stłumienie strun, czyli pierwszy palec kładę tak, że po zakończeniu benda puszczam go, struna ląduje mi na opuszku palca wskazującego, dzięki temu nie wybrzmiewa niepotrzebnie. A tutaj mamy zwykłą poprzeczkę, można zagrać tak, że te dźwięki ze sobą się sklejają, a można też je stłumić za pomocą prawej ręki. Czyli po prostu tak wybieram, że szarpiąc strunę E, tłumię strunę H. Myślę, że to jest proste, trzeba tylko znaleźć odpowiednie ustawienie kostki. I wariant na temat tego licku polega na tym, że zamiast grać pojedynczo ta-ra-ra-ra-ra-ra, gramy ta-da-da-ta-da-da, czyli najpierw podciągnięcie, a potem dwa dźwięki naraz. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem, wszystko odbywa się w trioli, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Taki-te, 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 taki-te. Teraz lick numer 2, bardzo podobny, na tym samym rytmie, ale zamiast podciągać strunę G, będziemy podciągać strunę H na szóstym progu. I zmienia się troszkę kolejność tego dźwięków na pierwszym palcu, czyli tak, podciągnięcie, pierwszy palec, pierwszy palec. W ten sposób działamy, że podciągamy trzema de facto palcami, drugim, trzecim, czwartym. I w momencie, kiedy puszczamy tego benda, prawą ręką gasimy strunę i szarpiemy strunę E. I teraz jak już umiesz te dwie zagrywki, to możesz to połączyć, patrz. No i mamy to. I trzeci wariant, czyli trzeci lick, oparty na tej samej koncepcji, to jest podciągnięcie na strunie E1.
Czyli gramy H, E podciągnięte i E niepodciągnięte. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie opuszczać będa, czyli to nie jest... Tylko jest... I to zjedzenie dźwięku odbywa się przez prawą rękę, czyli podciągam, gaszę i szarpię. Podciągam, gaszę i szarpię. To się może wydawać trywialne, ale jeżeli nigdy nie graliście takich bluesowych zagrywek, to myślę, że na początku może sprawić wam to lekki problem, ale nie martwcie się. Po pierwsze, trzeba nabrać siły w palcach, a po drugie dojść do tego tłumienia, bo dużo ludzi ma z tym problem i sama zagrywka niby trzydźwiękowa, ale jednak jest tutaj nad czym dłubać. I teraz można to połączyć i... Ten odcinek jest sponsorowany przez firmę Neural DSP i ich wtyczkę Tone King Imperial Mark II. Gorąco wam ją polecam sprawdzić, bo jest to najbardziej lampowa wtyka, na jakiej grałem. Podatna na artykulację i pięknie brzmiąca. Reflinki znajdziecie w opisie filmu i w podpiętym komentarzu. Idźmy dalej. Czwarty lick to po prostu zejście na pentatonicę z wykorzystaniem pull-offów. Możecie to kojarzyć na przykład ze sola do Stairway to Heaven. Gramy tak, że raz szarpiemy każdą strunę, czyli E, H, pull-off, G, pull-off, D, G, pull off, D, pull off, A, pull off, E. Tam dokładnie jest... To jest zagrywka ze Stairwaya, oparta dokładnie na tym samym koncepcie, tylko potem się zmienia akord, więc ten dźwięk jest spoza pentatoniki, no nie? Czyli... Można zrobić jakąś wariację na ten temat, czyli na przykład zacząć od będa. O, i to będzie zagrywka numer 5. Lick numer 6 będzie opierał się na powtarzalnej sekwencji sześciodźwiękowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I gramy jedno szarpnięcie, pull off, drugie szarpnięcie, pull off, trzecie szarpnięcie, pull off. Czyli gramy co drugi dźwięk, zaczynając od pierwszego. I możemy z tym schodzić na kolejne struny, czyli... Okej. Jeżeli znasz kolejne pozycje pentatoniki, możesz spokojnie pójść z tym likiem do góry, patrz. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I to wszystko jest na trioli. Ta... Miksować można. Więc to bardziej jest nawet koncept niż lick, a o konceptach w sumie nie będę dzisiaj gadał dużo, bo jest to materiał na bardziej zaawansowaną lekcję. Dobra, kolejna zagrywka będzie opierać się o dwudźwięki wychodzące z pentatoniki molowej. To będą tercje, czyli DF, CE, BD. I tu będę robił hammerona na HD. Będzie takie lawirowanie między molem i durem. I potem dźwięki z tonacji ze skali, źle powiedziałem, ze skali pentatonicznej. Ci. I to jest nasza zagrywka. Palce trzeci, drugi, drugi, pierwszy, pierwszy, młotek na drugim, trzeci, drugi, pierwszy, trzeci. Trochę trzeba popodkładać, ale myślę, że spokojnie do zagrania. Ósma zagrywka to również dwudźwięki, ale seksty, nie tercje. Patrzcie.
To jest to, co chyba zagrałem na intro, z tego co pamiętam. Więc mamy seksty od H do G, czyli wchodzimy w dur, potem C do A, pół tonami wyżej, czyli Cis Ice, D, H. Można to zagrać palcami i kostką, albo można zagrać samą kostką, ale trzeba wtedy stłumić środkową strunę. Robimy to w taki sposób, że płasko kładziemy środkowy palec i on wtedy swoją podstawą tłumi strunę H. Lick numer 8 to jest zagranie z takim fajnym slajdem. I bendem na końcu. Czyli dalej pasuje, albo ze slajdem też. Czyli dalej operujemy tymi naszymi pięknymi blue note'ami. Możemy zagrać z bendem. Ze slajdem. No nie, czyli sky is the limit. Jeżeli znacie język, to jesteście w stanie sami wygenerować fajny wariant. Na początku można z bendem, a potem ze slajdem. I tak dalej, albo odwrotnie. Czyli w zależności od tego, jaki chcecie dać wyraz tej zagrywce, możecie kombinować z artykulacją. I to jest piękne w bluesie, że jest to prosty język i bardzo ekspresyjny. Zagrywka numer 9 to będzie stopniowe odpuszczanie bendu, czyli podciągamy o cały ton. O pół tonu wracamy. Blue note. Blue note. Można też oktawę wyżej zagrać. Albo można... Czyli można też po prostu schodzić. Bendy są bardziej ekspresyjne, nie? Więcej soku da się wycisnąć takiego bluesowego. Jak chcecie, to grajcie, ale myślę, że warto poznać i taki sposób, i taki. I na końcu zagrywka numer 10, niech to będzie... Okej, więc kolejna zagrywka to tak naprawdę otwarcie nowych drzwi, czyli tak zwanych double stop bendów, polegającym na tym, że mamy dwudźwięk, ale jeden dźwięk, ten niższy, będziemy dociągać do tego wyższego. Żeby one się zrównały ze sobą. Za każdym razem inne zakończenie, ale chodzi mi o ten koncept. Jeden wariant wpisuję w taby, w ogóle jeżeli chcecie pobrać, są one za darmo dostępne dla każdego, wystarczy zapisać się na mój newsletter, wyślę je wam, a jeżeli wam nie wyślę, to na tym dysku, do którego link dostaniecie, znajdziecie ten zestaw, tak jak i wiele, wiele innych zestawów z mojego kanału. Dobra, to tyle, jeżeli się podobało, łapka w górę, dajcie znać co myślicie, który link podoba wam się najbardziej, czy to było za mocne, za proste. Napiszcie, ja wam bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich patronów, dzięki którym mogę robić swoje, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, do następnego, cześć!